23 kwietnia wspominamy błogosławioną Marię Gabrielę Sagheddu, zakonnicę. Gabriela pochodziła z Sardynii we Włoszech. Urodziła się 17 marca 1914 roku w małej miejscowości Dorgali w rodzinie pasterskiej. Jej ojciec zmarł, gdy miała zaledwie 5 lat. Podobnie jak ludzie w tamtej miejscowości, była uparta i miała własne zdanie, z którego nieprędko rezygnowała. Matka i starsze rodzeństwo przyczynili się też do utwierdzenia w niej tych cech. Gabriela krytykowała wszystko, co się jej nie podobało, była nieposłuszna, ale gdy już zaakceptowała polecenie, spełniała je posłusznie, wiernie i dokładnie. Była też bardzo bystra i inteligentna. Nauka sprawiała jej radość, uczyła się bardzo dobrze. Już jako dziecko uczyła też katechizmu rówieśników. Wielki wpływ na życie Gabrieli miała śmierć jej starszej siostry. Wtedy zmieniła się, potrafiła opanować wybuchy gniewu i upór. Więcej się też modliła, wyciszała, pomagała innym. Zapisała się do akcji katolickiej. Wkrótce odkryła w sobie powołanie do wyłącznej służby Panu Bogu. W wieku 21 lat, za zgodą kierownika duchowego, wstąpiła do klasztoru sióstr trapistek w Grota Ferrata koło Rzymu. Rodzina z trudem zaakceptowała jej decyzję. Wspólnota zakonna, do której wstąpiła, zainspirowana działaniami francuskiego arcybiskupa Paula Couturiera, bardzo zaangażowała się w modlitwę o jedność chrześcijan. W 1938 roku podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan za zgodą przełożonej postanowiła ofiarować swe życie w intencji jedności chrześcijan. Gabriela mówiła: „Moje życie nic nie znaczy, mogę je spokojnie ofiarować”. Później też napisała: „Od tego dnia, kiedy poświęciłam siebie, już nigdy nie czułam się dobrze”. Po kilku miesiącach od tego aktu, w kwietniu 1938 roku, Gabriela trafiła do szpitala. Rozpoznano u niej gruźlicę. Napisała wówczas: „Teraz zrozumiałam naprawdę, że złożenie ofiary nie polega na czynieniu wielkich rzeczy, lecz na poświęceniu siebie, własnego ja”. Po powrocie ze szpitala do klasztoru stan jej zdrowia pogarszał się. Cierpiała przez 18 miesięcy. Znosiła je w pokoju i ufnie w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Zmarła w wieku 25 lat 23 kwietnia 1939 roku w Niedzielę Dobrego Pasterza, kiedy czyta się Ewangelię o nastaniu jednej owczarni i jednym pasterzu. Kilka lat po śmierci Gabrieli wspólnota trapistek musiała przenieść się do Vitorchiano w pobliżu Viterbo. Ciało siostry Gabrieli również zostało przeniesione do Vitorchiano i znajduje się w specjalnej kaplicy na terenie klasztoru. W dniu jej beatyfikacji 25 stycznia 1983 roku w Rzymie, w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Ojciec Święty Jan Paweł II tak przedstawiał duchową sylwetkę apostołki jedności chrześcijan. Młoda siostra trapistka, do której dzisiaj po raz pierwszy odnosimy tytuł błogosławiona, umiała czynić swoimi słowami zachęty skierowane przez apostoła do wiernych w Koryncie. Tak biegnijcie na stadionie, byście otrzymali nagrodę. Zdołała ona bowiem w przeciągu kilku zaledwie lat zgromadzić na Stadionie Świętości całą serię pierwszych miejsc, czego mogą jej pozazdrościć najwięksi mistrzowie. Jest bowiem historycznie pierwszą błogosławioną, która wyszła z szeregów młodzieży żeńskiej akcji katolickiej, pierwszą błogosławioną spośród młodzieży męskiej i żeńskiej z Sardynii, pierwszą błogosławioną spośród zakonnic i zakonników zakonu trapistów oraz pierwszą błogosławioną wśród działających w służbie jedności. 4 pierwsze miejsca, będące owocem ćwiczeń w owej Szkole Bożej Służby założonej przez wielkiego patriarchę świętego Benedykta, która jak widać jest aktualna jeszcze dzisiaj, po 15 wiekach, skoro zdołała wzbudzić takie przykłady cnoty w tym, kto potrafi je zebrać i wdrożyć w czyn z mądrością miłości. Właśnie tej wierności w słuchaniu zawdzięcza młoda Maria Sagheddu, Z natury uparta i zawzięta, jak to opisują świadkowie, zdołała zrealizować owo nawrócenie serca, którego święty Benedykt wymaga od swoich synów. Nawrócenie serca będące prawdziwym i podstawowym źródłem jedności. Od chwili, gdy uparta i porywcza dziewczyna, wszedłszy w kontakt z krzyżem Chrystusa poprzez śmierć ukochanej siostry, zdecydowała się poddać Jemu, poddając się pokornie i ulegle kierownictwu jednego z ojców duchownych i angażując się w życie parafii poprzez przynależność do Młodzieży Żeńskiej Akcji Katolickiej, poświęcając się katechizacji najmłodszych, posłudze ludziom starym, spędzając godziny na modlitwie. Wówczas rozpoczęło się owe nawrócenie, które będzie się dokonywało dzień po dniu, aż do przyjęcia powołania zakonnego i pozostawienia w wieku zaledwie 21 lat drogich osób i ukochanej Sardynii, by stawić się gotowa na głos boskiego oblubieńca u fórty klasztoru trapistek. Tak to błogosławiona Maria Gabriela Sagheddu, której imię w sposób ujmujący łączy imiona zwiastującego anioła z imieniem zasłuchanej dziewicy, staje się znakiem czasów i wzorem owego ekumenizmu duchowego, do którego odwoływał się Sobór. Tak, o Panie, niech prędko dojdzie do tego, że wszyscy będą stanowić jedno. Prosi Cię o to, razem z nami, nowa błogosławiona, która w płomieniu Twojego boskiego pragnienia złożyła w radosnej ofierze swoje młode życie. Módlmy się. Boże, wieczny pasterzu, który wzbudziłeś w błogosławionej Marii Gabrieli pragnienie ofiarowania swego życia za zjednoczenie chrześcijan, daj, aby za jej wstawiennictwem przybliżył się dzień, kiedy u Twego ołtarza słowa i chleba wszyscy wierzący będą Cię chwalić jednym sercem i jedną duszą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.